Z każdym nowym odcinkiem tej serii mówię, że następne odcinki są coraz lepsze. Tak więc naszykujcie sobie popcorn, ponieważ ten odcinek będzie dosyć długi. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Cosplay Haul i mam właściwie tutaj parę cosplayów, 3 cosplaye, parę perułek i dosyć dużo w sumie mam takich dodatków, niektóre własnoręcznie robione i inne takie, no po prostu jakieś pierdoły. Pierwszą rzeczą jest to plastik, takie drobinki, kubeczki właśnie plastiku. Nie pamiętam jak się nazywa, jakoś chyba Friendly Plastic czy coś takiego. To kupiłam sobie na Allegro za nie pamiętam ile, ale dam link w opisie do tego sklepu. To się nadaje w sumie do dużo rzeczy różnych, ponieważ ja to wykorzystuję na robienie kłów. To po prostu zębów na cosplay, te kiełki. Ponieważ jak może pamiętacie w poprzednim odcinku, kupiłam sobie na AliExpress takie gotowe kły na wampira, ale niestety na moje zęby za bardzo nie pasuje, ponieważ ja mam jednego zęba bardzo jakby krzywego, trochę wyżej na dziąśle. Dlatego z tego można po prostu sobie formować dowolny kształt, długość tych kłów i po prostu tak, aby pasowały na wasze zęby. I tutaj mam właściwie gotowe takie kiełki. Jak widać są różnego jakby, no różne jego jakby formy. To są moje pierwsze jakie robiłam, więc nie są idealne. Ale jak posiedzę nad tym bardziej, to jakoś się, że się zrobię takie, gdzie będą właściwie fajnie, ała, równo wyglądać. A, okej. No. No i jak widać... A Jezu, dawno o nich nie miałam i nie mówiłam, ale jakoś się da mówić. No i tutaj jak widać one są dalej różnej długości, ale to są takie najbardziej, które właściwie mi się udały, bo reszta są takie masakrycznie zdeformowane, ale jakoś da się mówić. Da się nawet jeść w miarę, bo próbowałam jeść poki na konwencie i dało się, ale czasami po prostu zdarzało się, że mi to spadało jak gryzłam po prostu do tego zęba. Nie był to miły widok, ale nieważne. Nie wiem, czy to już pokazywałam, chyba tak w jakimś filmiku, ale tu mam jeszcze brokat do twarzy, ogon do skóry, który jest od Snazaro i zamówiłam to na stronie maluje.pl. To jest taki bardziej, no po prostu taki biały brokacik. Natomiast ten jest bardziej taki, ma złoty połysk. Albo coś pomyliłam. A, ten ma chyba złoty połysk. No dobra, nie, nigdy nie wiem, bo one właściwie zależą od światła, więc no. Następną taką mniejszą rzeczą jest to sztuczna krew. Jest to taka w takiej tubce, właśnie tutaj sztuczna krew, taka ciemna, ale no, ona gdzieś jest bardziej o takiej, właśnie jak tutaj na górze, kolor. I w sumie używamy jej już na razie na, tylko na cosplay Bend Round. Oraz właśnie wzięłam sobie 8. One były chyba jakoś po 4 złote sztuka, tak mi się wydaje. Tu macie jeszcze filmik właśnie w opakowaniu. I ja kupiłam w jakimś takim randomowym po prostu sklepie, to było wyrosłowo na Bielanach i tam właśnie był jakiś sklep z takimi różnymi takimi ozdobnymi rzeczami, ogląd do wnętrz domów, ogląd takie ozdobne rzeczy i nagle takie patrzę, o kurde, krew, no to sobie wzięłam od razu 8 sztuk, 3 sztuki. Dosyć bardzo przydatna rzecz, którą sobie niedawno ogarnęłam, jest to Spirit Gum. Czyli po prostu taki klej właśnie do twarzy, który po prostu się nakłada odrobinkę po prostu na twarz i... No, przykleja się cokolwiek się chce do rzeczy, do twarzy. Właśnie ja przyklejam na ostatnio sobie diamenciki, ponieważ robiłam cosplay mojego, na razie mówię na niego Purple OC, ponieważ, no, fioletowy OC, ponieważ nie mam jeszcze do niego imienia. Wreszcie mogę sobie przyklejać różne rzeczy, ogon diamenciki, wąsy może jak przykleję i perukę na przykład też mogę sobie przyklejać do skóry. Jak już mówimy o Snazaro, to kupiłam sobie, jeszcze więcej farb, natomiast te już kupiłam oraz właśnie ten Spirit Gum kupiłam na sklep animatora. Mamy tak, zieloną, różową, beżową, taki, nie pytam czy to jest właśnie chyba jasny był beż, brązowa, taka chyba to jest właśnie, nie pytam czy to zwykły brąz, czy po prostu ciemna brązowa. Oraz dwie białe, głównie właśnie dla tych dwóch białych i tej brązowej. Zrobiłam zakupy. Ostatnią taką rzeczą jakby na cosplay nie z AliExpress jest to taśma, taka, nie pamiętam jak się nazywa, keytape? Jak się nazywa? Nie pamiętam nigdy właśnie pełnej nazwy. Z takiego pudełka to też zamówiłam na Allegro. Właśnie wziąłam sobie odcięcie listy i to jest po prostu wpłoczone mi do bindowania, czyli po prostu spłaszczania klatki piersiowej. Mimo, że jej dużej nie mam, bo jest malutka, ale jednakże lepiej to wygląda, jak jest całkowicie jakby spłaszczona. Następne mamy kilka par elfich uszu.
ponieważ ja chcę jednak pokombinować z uszami i niektóre chcę właśnie dać włosy na nie, żeby takie były na przykład na Galra wersję, na przykład od Paladynów, to chciałabym właśnie, żeby jedne uszy były takie po prostu jakby elfie, ale właśnie owłosione, dlatego do nich przykleję wełnę, albo tak jak na Kosmos robiłam uszy, albo właśnie ogółem też niektóre chcę dać przebić, aby były kolczyki. O, widać tutaj taką mam dziurkę, na przykład właśnie bardzo łatwo jest po prostu przebić tego, to uszko i tam dałam po prostu złotego kolczyka, złotego z fioletowym diamencikiem na cosplay mojego Purple OC, ponieważ on lubi tylko złote i fioletowe rzeczy. Dalsze pierdoły do cosplayu, to bardziej jakby do sesji, do zdjęć już, są to płatki róż, ponieważ płatki róż się przydadzą i na przykład na walentynkowe sesje, do jakichś shipów, czy po prostu jakieś takie chcecie sobie zrobić sesje. Na przykład ja użyłam nie te, ale tu mam właśnie takie czerwone zwykłe, małą paczuszkę. Ale bardziej te płatki, to są bardziej jakby takie, no, troszkę pocieniowane, ciemne właśnie, czerwone. Użyłam do mojej sesji walentynkowej Chui. Tu mam jeszcze niebieskie, wzięłam. Różowe płatki, białe. I ostatnie to jeszcze też kwiaty, róże, które też się mogą przydać do cosplayu, na przykład też właśnie do Hanahaki Disease. Albo właśnie po prostu do kwiatów, lubię sobie robić z tego wianek na przykład. Teraz dwie rzeczy, które zrobiłam sama. Zrobiłam sobie takie rogi. Właściwie nie wyglądają za bardzo na rogi Renifera, ale jak chodziłam na zdjęcia, to zazwyczaj tak wyglądają właśnie rogi na Renifera. I ogółem zrobione jakieś i sprzedawane w sklepie i właśnie na cosplay. Także takie różki. I to są u mnie z takich... Ja to korzystałam z takiego tutoriala tutaj. I właśnie to były te druciki takie puszyste, takie włochate puszyste druciki. Na to dałam po prostu, nie wiem, jak się nazywa, ręcznik papierowy chyba. I owinęłam, i właśnie to nie, jak to się nazywa, paper mache, to się chyba nazywa, właśnie takim sposobem, że obtoczony jakby w kleju papier i właśnie owinęłam te druciki i potem pomalowałam farbami. No i tutaj jeszcze wstążeczka i z filcu uszka. Te użyłam na święta do mojego cosplayu Kifa w wersji właśnie takiego Renifera. Drugą rzeczą, co to już co mogliście zobaczyć w moim filmiku z cosplayu Tinkera, ja na niego mówię, ale nie wiadomo jakie jest właściwie jego imię, czyli rogi na elfa z Dragon Prince. Dużo tutaj zrobiłam błędów, ogółem podoba mi się jak to wyszło, te rogi, jakby efekt końcowy, ale one powinny być bardziej jakby przylegać do głowy, czyli powinny być bardziej tak leżeć, aniżeli być tak do góry, ponieważ na głowie to po prostu się są źle ułożone, więc będę musiała jeszcze raz takie zrobić. I tym razem zrobię je na magnesy, że po prostu wkleję tutaj magnes i też go podłożę pod perukę i wtedy będą się trzymały na magnes, aniżeli na tą. Ale już nie miałam po prostu, nie miałam magnesów jak skołować, więc użyłam domowych przedmiotów. Oraz do tego kospa zrobiłam też od razu z pianki, zrobiłam naszyjniki, ponieważ on oraz Runan mają te naszyjniki, a wiadomo, że on właśnie ten elf, którego robiłam cosplay, w napisach końcowych był jako pokazane, że tworzy właśnie, że robi te naszyjniki. Zrobiłam też drugi przy okazji dla cielaka, ja tu mówię cielak, ale wiadomo, chodzi o Saphir Ciel. I właśnie, ponieważ ona robi Runana, a ja właśnie robię tego ziomka. Stojaki na peruki, ponieważ chciałam na początku kupić sobie głowy te stropionowe, ale mam jedną i myślę, że to mi wystarczy, ponieważ ona sama kosztuje niewiele, ale jednak wysyłka trochę kosztuje i stwierdziłam, że w sumie one trochę zajmują miejsca, a jednak takie stojaki, no to taki mały stojak. I wiele miejsca zajmuje i łatwy do złożenia, tańszy, więc sobie wzięłam na Allegro. Wzięłam sobie takich 4, na czwartym właśnie leży sobie peruka, siedzi teraz, którą pokażę później. Pierwsze dwie peruki, jakie kupiłam, są to peruki z OLX i pierwszą jest blond. Nie pamiętam ile kosztowała ta peruka, ale właśnie ona mi się spodobała, gdyż ma taką zajebistą grzywkę, taką naprawdę taką fluffy, taką ostającą grzywkę. Nie za bardzo to widać jak jest pokazana, ale jak już mam na sobie to widać. I ją głównie chcę użyć do mojego właśnie cosplayu Bend Round i ogółem ta peruka jest bardzo fajna, bardzo dobra jakby jakości. Z dużo tych włosów. Ta grzywka jest taka, że to jest taki jakby ten wielki fluff. To jest jakby ten przedziałek i to jest taki fluff tutaj. Ale, także no, ogromna ta grzywka jest. Ale właśnie na Benie, głównie właśnie to będę używała na Bena. Okej, drugą peruką, którą kupiłam na OLX jest właśnie za 50 zł jakoś dałam. Jest to peruka na Grela. No jest troszkę była poniszczona, poplątana i sama właśnie osoba sprzedająca mówiła, że bardziej dla osób, które chcą się pobawić w odnawianie peruk i stwierdziłam, że
idealny dla mnie, ponieważ chciałam ogólnie od jakiegoś czasu wziąć peruki i się pobawić właśnie w odnawianie. I na przykład to jeszcze nie jest wyprostowane, ale już rozczesane. I właśnie nagrywam to, jak właśnie naprawiam tą perukę, bo na początku chciałam ją kupić i dać na czerwonego lwa z Voltrona, ponieważ chcę zrobić jej humanizację. Ale jednak stwierdziłam, że nie ma aż tak wystarczająco włosów, żeby to zrobić. I albo zrobię gryla długowłosego, albo zrobię gryla krótkowłosego. Ale na pewno jednak chcę to ogarnąć i przez chyba 2 miesiące już właśnie jest w takim stanie na półce. Bo coś nie mogę się wreszcie zabrać, żeby to dokończyć. Przepraszam. Teraz już wracamy do perułek z AliExpress, i już po kolorach możecie zgadnąć, tam jeszcze siatka jest. Jest to peruka na takiego jednego brokuła z serii Boku no Hero Academia. Taki tu jest przód i tu właśnie ma takie dłuższe, to będę musiała przyciąć wszystko, ale ogółem to jeszcze tego wiga w ogóle nie ubierałam, ale w sumie jest, bardzo mi się podoba taki. Jest, ile tu jest fluffu, jakie to jest fajne. Ponieważ w sumie jestem sama w szoku, że w ogóle chcę robić jego cosplay, ale chcę zrobić, bo party na crossover z Ovarino Seraph. Z cielakiem pewnie miałem zrobić to do deku, więc czemu nie? Zrobię sobie, będę brokułem. Ej, to by się spodziewało, że kiedykolwiek będę brokułem. Mamo, stałam się z moim ulubionym jedzonkiem. Jak to mówiłam w tej reklamie tej dla dzieci. Mamo, jestem tym, co mi dajesz. Mamo, patrz, stałam się brokułem. W sumie to chyba nie będę się aż tak bawiła, ponieważ ja nie lubię aż tak, kiedy są te spikesy robione tak bardzo na żel. Ja jednak wolę taki fluff. I to jest idealne, tak jak Jezus Parki, to jest milutkie. To wiadomo, on nie ma takiego długiego tutaj, to będę musiała podciąć. Możliwe, że te nawet wykorzystam do czegoś innego, te włosy, co zetnę, ponieważ będę to chyba jakoś dotąd zetnę. No i tu będzie trzeba troszkę ten trójkąt przyciąć. I troszkę może tutaj na żel właśnie zrobię, żeby mi nie wchodziło do oczu i tutaj przyciąć. Ale o mój Boże, mi się właśnie podoba ten wig. Tylko muszę jeszcze sobie biegi zrobić i będzie fajnie. Jest tutaj też z tego, mam właściwie z tej postaci mam strój, mianowicie jest to taki pomarańczowy wig, za którego strasznie mógł się zabrać, ponieważ tu będzie dużo stylizacji, ponieważ jest to wig na Hinatę z Haikyuu. I to jest, mogłem powiedzieć, że ten cosplay jest równy właściwie temu brokułowi z My Hero Academia, ponieważ nigdy bym się nie spodziewała, że zrobię Hinatę. I głównie to też do shipu właśnie Kage Hina, ponieważ Cielak robi Kaksa, ja robię Hinatę. I ja nie wiem, jak mam zrobić te cuśki odstające, ale jakoś to zrobię, jak taki fluff. W sumie dosyć fajny, bo jest dosyć gęsty, właśnie trochę jest dużo z tych włosów. Ale jak mówię, pierwszy raz będę robiła taką mocną jakby stylizację i się troszkę boję. I właśnie to mnie tak odpycha, że coś nie mogę się tam zabrać. Jeżeli do czasu właśnie zmontowania tego odcinka będziecie mieć gotowy, będę miała ogarniętą tą perukę, to zobaczycie, jak to właśnie wygląda. A tak to na razie jest jakby wyciągnięte z siatki i nie jest nie wystylizowana jeszcze. Ostatnim wigiem jest wig na Megumin z Konosuby, tak się nazywa. Fajne te włosie jest. Też peruka, tfu, siatka jest dobra. No i to też by się, jeszcze tego też nie miał na głowie, przydałoby się wreszcie założyć, przyciąć. Okej, grzywka jest za długa, będzie trzeba ją właśnie fajnie podciąć. No i tego ogólnie to jest wygląda z tyłu. I teraz przechodzimy już w sumie do ubrań, czyli ostatniego jakby etapu tego filmu. Pierwszą z tych rzeczy jest najmniejsza, czyli czapka Noiza z Dramatical Murder. Taka oto czapetka. A się właśnie zastanawiałam, gdzie jest ta przypinka. Taka oto czapencja z takim dzynzlem i dwoma pomponami oraz właśnie jego przypinka. Noiza kiedyś chciałam, ale ze względu na wzrost to wiedziałam, że nie chcę jakoś bardzo, bo na konwent bym raczej nie poszła. Jednakże mam perukę na Bakugo i w sumie odcień włosów jest podobny i parę ludzi mi pytało się, czy zrobię cosplay Noiza, to stwierdziłam, że w sumie mogę zrobić kostet i po prostu dać na IG, nie muszę koniecznie iść w nim na konwent. Poza tym ta czapka sama w sobie jest zajebista i może, że w przyszłej zimie będę nosić. Żebym tylko się umiała dobrze ubrać. Następną rzeczą, jeszcze taką mniejszą jakby, jest to spódniczka. Ja i spódniczka. Okej, muszę spróbować. Jest to taka zwyczajna, granatowa i jednorozmiarowa jakby spódniczka na cosplay Erzy Scarlet z Fairy Tail. Jest ona chyba troszeczkę za krótka na mnie, ale ja to będę nosić na konwent, a
Na konwencie za bardzo nie trzeba się to przejmować, bo w sumie większość właściwie spódniczek i sukienek jest za krótkie. Albo paradują właściwie bez sukienek, tylko w samych majtkach. Też tak się zdarza. A szczerze przyznam, że jak to ubrałam, to mi się całkiem w ogóle nie chodziło w tym po domu. Czyżby Azura się przekonywała do spódniczek i sukienek? Okej, wsadziłam tą bluzkę do spódniczki, aby jakoś widać było właśnie tą spódniczkę. No materiał jest taki, no... Materiał, no jest taki, w sumie nie jest takie cienkie, jest dosyć taki grubszy materiał. Tylko najgorsze jest to, że właśnie ta taśma się obraca, ale to już szczegół. To kosztowało mniej niż 20 zł. Niczym nie wolno narzekać. Jest git, chyba. Strój na pomarańczy. Czyli strój na Hinatę. I mimo, że to jest najmniejszy rozmiar, ogółem to materiał jest w sumie taki, jak normalnie są spodenki, znaczy ogółem takie stroje sportowe. Także dosyć to jest fajne. I tutaj mamy sznurek i ogółem jest na gumce. Tak, ja no w sumie normalne ogółem stroje sportowe. I mimo, że to jest SK, to jest chyba najmniejszy rozmiar, jaki wzięłam, to mam wrażenie, że to i tak jest duże. Ogółem ten strój jest strasznie duży, aż za duży. Czemu to jest tak wielkie? Ja wziąłem najmniejszy rozmiar. Czy to będzie pierwszy strój, który będę musiała sprzedać i kupić nowy? No bo... Ludzie... What the fuck? Czuję się jak Jezus. Bluzka mi prawie, że do kolan sięga, a właściwie spodenki też są do kolan. I nie pamiętam, jak długie on ma, to ubranie. Zawsze mogę sobie tu wciasnąć. Ale on chyba... Nie pamiętam, czy na to ma to właśnie wciśnięte w... Zadane właśnie w spodenki, czy nie. Ale styl to jest za duże. To jest kurwa, może mi stwierdzić jako sukienka. Zaraz zrobię kurwa fem Hinatę, to sobie dam pasek i będzie sukienka. Okej, okay, mamy tutaj cosplay Chui. I historia z tym cosplayem jest taka, że on kosztował oryginalnie chyba 260 coś, albo 280 coś, ale ja na przecenie wyłapałam go za 100 ileś, czyli po prostu o 100 tani. Tak samo z tym drugim cosplayem, który właśnie też wziąłam, on był też za 260, ale ja go kupiłam za 100 i 160. Nie będę teraz tego wyjmować, ale zaraz zobaczycie, jak to ja właśnie ubieram na siebie. I tutaj największe jest płaszcz Chui, ponieważ może pamiętacie, w jednym odcinku już kupowałam perukę na Chui i właśnie to sobie dokupiłam wreszcie strój. Czemu to jest tak długie? Ogólnie to jest strasznie długie dla mnie. Jak ja to ubieram, to mam to prawie do ziemi. I tak, co to jeszcze jest, to właśnie są mam spodnie z tym paskiem i tą taką kamizelkę krótką. Jeszcze na czuję, tutaj mam, troszeczkę się zakurzył, ponieważ był też na szafie. Jest to jego kapelutek. I go użyję tak o, i może, że sama będę go nosiła, ponieważ w sumie podobają mi się takie kapelusze. I właściwie wreszcie mam na czuję i na inne kospy. Ostatnim kospem jest to kospy Megumin, tak jak wcześniej miałam perukę. Peruka była osobno, nie była ze strojem. Mamy tutaj właśnie już widać kapelusz. I tak. KitKat kapelusza. Także to było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Na razie!